Cześć, witam Was serdecznie w ten mglisty poranek. Ta mgiełka przyszła dość niespodziewanie, bo jeszcze godzinę temu byłem z psem na dworze i naprawdę było ładne słoneczko i zapowiadał się piękny dzień. A tu proszę, poszedłem na chwilę do toalety, przebrałem się, patrzę za okno, a tu cały świat zalało gęste mleko. Dziś w planach miałem zabrać sobie na krótki wypad do lasu drona i pobawić się troszeczkę funkcjami autonomicznymi i przy okazji można nagrać jakąś tam rolkę, zrobić jakieś zdjęcie na Instagram. No i w planach była co prawda dużo ładniejsza pogoda, ale pomyślałem sobie, że z drugiej strony w takiej mgiełce w lesie, jeśli będzie wystarczająco gęsta, to też mogą wyjść całkiem ciekawe kadry i ujęcia. Także myślę, że może mimo tej niesprzyjającej aury uda się coś z tego wyjazdu wycisnąć. No i postanowiłem, że przy okazji wezmę GoPro i nagram Wam troszkę od kuchni, jak wygląda taki proces nagrywania na samego siebie. Także jeśli jesteście ciekawi, co dzisiaj wyjdzie z tej mglistej przejażdżki, to zapraszam Was serdecznie do oglądania tego materiału. No tutaj nie ma tak za wiele drzew i są stosunkowo niskie, także może to będzie pierwsze miejsce, gdzie uda się jakiś ciekawy kadr, jakieś ciekawe zdjęcie zrobić. Przede wszystkim trzeba ustawić sobie jak najlepszą jakość, balans bieli, myślę, że w takim mgle to 5000 będzie ok. Gdzie my tu mamy? Sześćdziesiąt klatek, 4K. Mamy maksymalnie 30. Dobra. A więc tak, wiadomo, że Mini 2 nie ma czujników. Więc jeżeli będę się jakiś tryb autonomiczny wypróbować, to najlepiej będzie zrobić to na początku na sucho, czyli pilnąć drążków, a później dopiero drugi raz powtórzyć to już tak jak ma być. Może na początek zobaczmy, jak to w ogóle będzie wyglądało, jakbyśmy chcieli zdjęcie zrobić. No, mgiełka straszna. No, ale może jakiś klimacik tu będzie z tego. W którą stronę to najlepiej by było? Gdzieś tam, żeby też tych drzew trochę było, będzie ciekawszy kadr. O, może dość takiego. Troszkę niżej. Zdjęcia z drona wcale nie muszą być wysokiego pułapu. Dobra. Teraz sobie ustawiamy tryb zdjęć seryjnych. Tak, dobra, będzie działał. No i dobra, i spróbujemy się przejechać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli włączamy tryb zdjęć, drona chowamy w nerkę, obracamy, bierzemy rower i jedziemy. Jedziemy powoli, bo dron robi zdjęcia co 2 sekundy. Więc żeby któryś z tych kadrów złapać, trzeba to powtórzyć parę razy. No i dobra. Zobaczmy, czy coś z tego wyszło. Dobra, zdjęcia będę oglądał później, żeby teraz nie marnować czasu. A na razie zajmiemy się jakimś ujęciem. Jak wyjeżdżam na przykład na tą polanę. Że dron będzie się kierował gdzieś tam w stronę tych krzaczków. Tam są niskie drzewa, więc raczej w niej nie poleci. I tak jak mówię, najpierw zrobimy próbę. Ustawiamy funkcję quick shot i zaczniemy od funkcji droni.
dajemy, odległość, na którą ma odlecieć. Powiedzmy, że myślę, że 50 metrów będzie ok. No i najpierw zobaczmy. Ustawiamy 4K i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No, wyszło to spoko. Też ciekawe, czy to się nagrywa w drogę powrotną, jak wraca. Byłoby to naprawdę fajne, bo można byłoby nagrać dwa ujęcia. Sprawdźmy, czy nagrało dwa ujęcia. Obawiam się, że nie. Ale może. W ogóle tego nie widzę. A jest, dobra. Ale jest tylko odlot. No dobra. Trudno. Na pewno ustawimy teraz trochę dalszy punkt. Odległość damy sobie z nawet 80 metrów. Ja się teraz jeszcze cofnę, żeby to fajnie wyglądało. Bo to trochę zanim ja jeszcze schowam kontroler i zabiorę się do jazdy. Okej. Okay. Myślę, że tyle wystarczy. No dobra. Mam nadzieję, że w drzewa nigdzie nie wleci. No to leci. Chyba leci. Leci. Pewnie już mnie zgubił. I teraz fajnie jakby wrócił. I nagrywam jak wracam, ale no niestety to nie wyjdzie, tak? No, jakoś to wyszło, ale lepiej jakby był trochę z boku bardziej. Możemy zrobić też takie ujęcie, że właśnie staniemy nie bardziej z boku i na przykład, żeby odlatywał od tego drzewa. Dzięki temu to też może fajnie wyglądać na tym kadrze. Damy dalszą odległość, nawet 100 metrów. Tam nic nie ma w polach. I myślę, że akurat zdążę. Proszę. Dobra. Jedzie. No dobra, poleciał, teraz się wróci. Ło, nic nie widać. Kurczę, szkoda, że on nie nagrywa drogę powrotną. Tej drogi powrotnej wyszły wtedy fajne ujęcia, jak on leci, tu przylatuje, no ale trudno. Prawda, wczoraj nie padało, ale padało jeszcze dzień wcześniej, więc mogą się domyślić, że będzie mokro, a błotników nie wziąłem. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził.
No i w miejscu, w którym miałem zaplanowane fajne ujęcie, przewiało tą mgiełkę. No trudno, zrobimy to bez tej mgiełki. Może i bez tego wyjdzie fajnie. Możemy spróbować coś takiego patentu, że będę po prostu jechał i trzymał delikatnie drążek do przodu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę starać się tak, żeby nie było widać tego na nagraniu. No ale zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to w ogóle wyjdzie? Idziemy do drona. O, tu trochę dziur, a tam już tych dziur nie ma, tam będzie lepiej. No i dobra, on już sobie leci powoli. I my jedziemy, jakby się wyłaniamy z kadr. To musimy jechać szybciej, bo on szybko leci. Chodź teraz tu koleżko do mnie. Teraz spróbujemy funkcji znowu droni. Zobaczymy, jak to wypali. Maksymalnie 120 metrów. Mam nadzieję, że już tam dalej nie poleci. No to zaczynamy. Nie zrób tylko głupstwa. Trochę za szybko pojechałem. Dobra, powtórzymy to. Nie mam baterii, 36%. To będzie ostatnie ujęcie, jakie się uda. Prawdopodobnie. Wszystko kwestia jeszcze ustawienia odpowiednio drona. Nie ma czujników, więc jakby to szło nie tak, to trzeba będzie szybko reagować. Niech będzie, że taka łuża, 120 metrów. No i lecimy. Niech on sobie zdąży trochę odlecieć. Okej. Znowu mam wrażenie, że poleciałem. Chyba znowu poleciał za wolno, żeby mnie nagrać. No dobra, wrócimy jeszcze raz. 20 metrów. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i to jest ten moment, kiedy nie wiem, co się dzieje z dronem z tyłu. Albo się uda, albo się nie uda. Ryzyk fizyk. Na szczęście nie ma tu osób postronnych, także jedyne straty, jakie mogą się pojawić, to dron. Aj, te kałuże czują trochę klimacik tego filmiku. Bo fajnie by to wyglądało, jakbym jechał prosto. No dobra. Miejmy nadzieję. Ok, skończył się filmik. Drona słyszę, więc chyba się udało. Wraca. Uff. Dobra, zostało jeszcze 40% baterii. Ja chciałbym jeszcze jedno ujęcie zrobić
coś, jakiś cyrkl albo coś w tym stylu, dlatego zaraz poszukamy miejsca, w którym można byłoby takie ujęcie zrobić. Zobaczymy, czy to w ogóle wypali. No nie, nie znajdę tutaj takiej miejscówki już, żeby zrobić to tak, jak sobie wymyśliłem. Ale mam pomysł, jak zrobić to z trochę wyższego pułapu. I myślę, że tutaj to się uda. Mało baterii, więc nie ma miejsca na błędy. Tak, lecimy w najwyższy punkt, tak żeby nie zahaczyć nigdzie o żadne drzewo. Ustawimy sobie funkcję circle. Niech ona sobie na przykład po prostu oblatuje, no nie wiem, to miejsce. W tą stronę niech leci. Powiedzmy, że to będzie to drzewo. No i ogólnie spoko. Tylko, że bardzo wolno to robi. Ale to dobrze, bo dzięki temu teraz sobie to ustalę i zdążę spokojnie pojechać. I dron nas nagra akurat, jak będziemy sobie jechali gdzieś już dosyć spory kawałek. Nie wiem, czemu ułożyłem kontroler z tyłu, bo i tak nie będzie widać na tym ujęciu, że trzymam go w ręce, a miałbym podgląd. Trudno, ufam, że wszystko tam się u góry odbywało planowo. Dobra. No i to by było na tyle. Ja wiem, że część z was pewnie powie, że po co się tak męczyć, kombinować, że najlepiej po prostu poprosić kogoś, żeby nagrał takie ujęcia. Jest wtedy szybciej, prościej i to prawda. Ale ja, jak sami wiecie, bardzo często jeżdżę sam, a oprócz tego kanału działam również na Instagramie, gdzie właśnie wrzucam zdjęcia, filmy, rolki i tego typu materiały. Dlatego chcąc, nie chcąc, z racji tego, że jeżdżę sam, to nagrywam siebie. I szukam po prostu patentów i możliwości, jak to zrobić jak najlepiej jakościowo. No i zawsze staram się jakoś dodać tej dynamiki, jakiś ruch. Nie lubię jakichś takich statycznych ujęć, więc szukam po prostu możliwości, aby takie ujęcia robić. Być może w przyszłości kupię sobie miniacza trójkę, gdzie te funkcje autonomiczne są już dużo bardziej rozbudowane. Jest też pikowany czujnikami, dzięki temu będzie na pewno mi prościej takie ujęcia realizować. No ale na razie próbuję wycisnąć ile mogę z miniacza dwójki. No i co z tego wyszło, zobaczymy. Jak wrócę do domu, przejrzę na spokojnie materiał. No i efektami podzielę się na koniec tego filmu. Mam nadzieję, że taki zakulisowy materiał przyda się chociaż części z was. Będzie w jakiś sposób pomocny. A ja już tutaj przedłużam i klasycznie życzę wam miłego dnia, popołudnia czy też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!